Cześć, dzisiaj taki krótki vlog promocyjny. Można powiedzieć, jesienią obchodziliśmy Chrystianitas 20 lat istnienia naszego czasopisma i środowiska założonego przez Pawła Micarka. Wtedy odbyło się bardzo udane, jak mi się zdaje, sympozjum w Domu Literatury w Warszawie. Daję Wam linka do filmu, gdzie jest nagrana dyskusja panelowa na tym naszym sympozjum. Natomiast pierwsza część tego naszego sympozjum nie była rejestrowana. Wtedy miała miejsce taka prelekcja, można powiedzieć, trzyosobowa prelekcja. Trzech redaktorów po kolei mówiło swoje wystąpienia. Paweł Micarek, redaktor naczelny, Piotr Kaznowski, redaktor i były redaktor naczelny, a także ja wygłosiłem swoje słowo. Do tego mieliśmy kontrdyskutantów w osobie Rafała Tichego, księdza Moszoro, a także Tomasza Wiścickiego, publicysty. No i tak, te materiały nie zostały nagrane, ale wydaliśmy je teraz w nowym numerze, numerze jubileuszowym. Może pokażę ten numer, jak wygląda, zasłonię trochę siebie. W tym numerze znajdziemy trzy teksty tych wystąpień, także wstęp, co jest rzadkość, Filipa Łajszczaka, zastępcy redaktora naczelnego, który bardzo rzadko pojawia się na łamach, w ogóle bardzo rzadko pisze, więc można powiedzieć, że jest to gratka zobaczyć tekst Filipa, a także ten blok, można powiedzieć, jubileuszowy, zamyka się takim krótkim materiałem naszych zasad, ale naszych zasad wyrażonych w roku 1999, czyli kiedy pismo powstawało, przez Pawła Micarka w kilku punkcikach dosłownie zebrane to, co miało pismem kierować przez najbliższe lata i co de facto nim kieruje. Jako redaktor prowadzący świadomie umieściłem te zasady w tym numerze na 20-lecie, by pokazać ciągłość naszej praktyki wydawniczej, naszej praktyki publicystycznej. Zresztą wydaje mi się, że ten numer dla kogoś, kto by chciał nieco zrozumieć ideę przewodnie naszego środowiska i naszego pisma, no będzie mógł tu skorzystać z takiego numeru, ponieważ mamy i tu omówioną kwestię, nazwijmy to benedyktyńską, naszego zaangażowania w duchowość świętego Benedykta. Dlaczego? Dlaczego to jest dla nas ważne? Piotr Kaznowski mówi z kolei o tym, dlaczego filozofia jest ważna, dlaczego rozum jest ważny, ale że nie jakikolwiek rozum, ale jednak pewna tradycja chrześcijańska, katolicka w tej formie, która historycznie się ukształtowała, jest ważna dla Kościoła, ważna dla naszej wiary, przede wszystkim też każdego z osobna. Ja z kolei zajmuję się w swoim materiale, w swoim tekście, wystąpieniu tym, czym zajmuję się przede wszystkim, czyli sprawami społecznymi. Mój tekst jest zatytułowany o formie polskiej i cywilizacji wiary. Można powiedzieć, że staram się streścić takie, jak tam określiłem, dwa piętra naszych zasad dotyczących zaangażowania w życie publiczne. Odpowiadam na pytanie, dlaczego uważamy, że chrześcijanie, katolicy potrzebują własnej opinii w sferze publicznej, a nie być tylko jakiegoś rodzaju doklejką do partii liberalnych, czy nawet konserwatywnych, bo przecież konserwatywne różne pomysły także zdarzało nam się krytykować i wręcz można powiedzieć, że pozostajemy w jakimś sporze z głównym nurtem w tej chwili prawicy w Polsce. Także tu jest taki blog, on ma kilkadziesiąt stron. Bardzo zachęcam do tego, żeby kupić sobie ten historyczny numer. Można go kupić przez naszą stronę, ewentualnie przez sklepy Salonu Empiku. Poza tym w naszym numerze, jak zawsze, mamy dużo tekstów benedyktyńskich. Cécile Bruyère, Dom Paul de Latte, opat Wisk, autor wydanej przez nas książki jakiś czas temu o fundamentach życia monastycznego razem z wydawnictwem Tynie, z naszej serii Biblioteka Chrystianita, do której zresztą kupowania i czytania także zachęcam. Poza tym, jak zawsze, Michał Gołębiowski ze swoimi tekstami o literaturze, tym razem literaturze kontrreformacyjnej i o kardynale Hozjuszu, także Joseph Pierce, świetny literaturoznawca, znawca Szekspira czy Tolkiena,
a także dużo, dużo więcej. Teksty Marka Jurka, wiersz Pola Claudela, studia Antonin Karpowicz-Zbinkowskiej, a także, co dla nas takie ważne, było wspomnienie o księdzu Sławku Grzeli, który zmarł niedawno, był, można powiedzieć, księdzem najbliżej naszego środowiska, najbardziej nam sprzyjającym, był kimś, kto, można powiedzieć, że myślał razem z nami, tak? Kto w jakimś mierze nawet był formowany przez to, co Christianitas stanowiło przez te wszystkie lata. Bardzo nam bliska postać, pokonał go rak. Mam nadzieję, że jest już u Boga w niebie, bo to postać naprawdę, która zmarła w opinii świętości i tę opinię my także w naszym środowisku podtrzymujemy. To chyba wszystko, jeśli chodzi o numer, a ten numer pokazuję jeszcze raz okładeczkę. Zachęcam do lektury, oczywiście teksty będą się też pojawiały w internecie, część z nich już tam jest. Za jakiś czas pojawią się także jako PDF-y, ale papier to zawsze papier. Zachęcam do tego, żeby zbierać Christianitas, bo to jest też realne wsparcie dla naszego istnienia. Jeśli kupujecie pismo, kupujecie prenumeratę, wspieracie nas jako darczyńcy, możemy dalej pracować, możemy dalej funkcjonować. Bez tego by Christianitas nie było. Dzięki, cześć.